Gdy miałem 6 lat, zobaczyłem mężczyznę, który przyglądał mi się przez otwarte frontowe drzwi mojego domu. Wyszeptał do mnie tylko jedno słowo. Dzięki. Kilka minut przed tym miałem koszmar i tak jak większość dzieci ma w zwyczaju, poszedłem do sypialni rodziców, żeby mnie uspokoili. Była mniej więcej północ. Osłupiałem. Patrzyłem na niego stojąc nieruchomo. Byłem przerażony. Mimo to nie czułem się, jakbym był w niebezpieczeństwie. Mężczyzna zamknął drzwi, a ja szybko pobiegłem do sypialni rodziców. Kolejnego ranka rodzice wytłumaczyli mi, że czasem sny można pomylić za rzeczywistość, gdy nie jest się do końca przytomnym. Nie kupiłem tego. Przez wiele lat w ogóle nie myślałem o tym wydarzeniu, ale niedawno zacząłem. Mój tata zmarł kilka lat później na udar mózgu. Miał tylko 45 lat. Był dobrym człowiekiem. Moja mama wychowywała mnie samotnie od tamtej pory. Zazwyczaj bawiłem się sam. Często izolowałem się. Spędzałem czas w wymyślonych światach swojej własnej wyobraźni. Miałem 13 lat, gdy zauważyłem, że była mną zmęczona. Jej oczy nie błyszczały już, gdy do mnie mówiła, a przynajmniej wydaje mi się, że błyszczały, gdy byłem młodszy. Nigdy nie mieliśmy dużo pieniędzy, ale po tym jak straciła pracę i zaczęła pić, to niewiele brakowało, żebyśmy popadli w prawdziwą biedę. Moje urodziny wypadają latem. Obaj moi przyjaciele byli tego dnia na wakacyjnych wyjazdach. Jednak nie przeszkadzało mi to zbytnio, bo miałem cały dzień dla siebie. Grałem w gry wideo w piwnicy 5 czerwca, w dzień moich 16 urodzin. Usłyszałem dźwięk roztrzaskiwanego szkła dochodzący z góry. Po nim była krótka cisza, a następnie ciężkie kroki, które stawały się coraz głośniejsze z każdym kolejnym. Drzwi od piwnicy zostały szybko i głośno zatrzaśnięte. Następnie słychać było szuranie nóg za nimi. Pamiętam, że myślałem, że to było takie dziwne. Moja matka pewnie spała. Często spała. Myślałem, że nikt inny nie mógł wejść do naszego domu. Aż do momentu, w którym przypomniałem sobie, że dekadę wcześniej ktoś to zrobił. W moim śnie. Podniosłem swój kij bejsbolowy i poleciałem po schodach na górę. Byłem gotowy na wszystko. Drzwi były zamknięte. Problem w tym, że te drzwi nie miały zamka. Z pewnością nie miały go po drugiej stronie. Coś musiało barykadować drzwi. Uderzyłem w nie kilka razy, ale chyba moje ciało ucierpiało na tym bardziej niż drzwi. W momencie, w którym miałem zamiar spróbować rzucić się na drzwi po raz kolejny, tym razem uderzając w nie kijem bejsbolowym, a nie swoim bokiem, to straciłem słuch w swoich uszach. Cofnąłem się i niemal spadłem ze schodów. Sąsiedzi zadzwonili na policję. Też słyszeli, że coś działo się w moim domu. Choć na pewno nie tak wyraźnie jak ja, zanim uderzenie kija bejsbolowego o drzwi chwilowo mnie ogłuszyło. Policjant wypuścił mnie z piwnicy, ale przed moimi oczami wszystko było rozmazane. Miałem 16 lat, ale w tym momencie znów byłem małym dzieckiem. Policjant wyniósł mnie z piwnicy, zakrywając moje oczy, aż do chwili, w której wyszliśmy z domu. Policyjne samochody i ambulansy zalały mały podjazd pod naszym domem. Wprowadziłem się do domu mojego wuja i ciotki. Oni, tak jak policjanci, ciągle powtarzali jedno słowo. Samobójstwo. Na pogrzebie trumna była zamknięta. To zrozumiałe. Gdy śmierć nastąpi po strzale w głowę, to na pogrzebie nie powinno być otwartej trumny. Wtedy nie myślałem, że sama się zabiła. Nie była szczęśliwa, jasne, ale nie zrobiłaby tego. Wiem, że tego dnia ktoś jeszcze był w moim domu. Policjanci mówili, że moja mama zabarykadowała mnie w piwnicy, ale nawet wtedy wiedziałem, że to nie była prawda. Miałem rację.
Dzisiaj to wiem. Rok temu miałem 22 urodziny. Gdy kończyłem liceum i studia, jej dom stał pusty. Po tym, jak skończyłem szkołę, 6 miesięcy po urodzinach, postanowiłem się nim zająć. Chciałem go sprzedać, ale okazało się, że moją jedyną opcją było zburzenie go. To mały dom zbudowany w latach 60., w którym nikt nie mieszkał od 6 lat, więc nie było szans na uratowanie go. Pojechałem tam, żeby po raz pierwszy spotkać się z agentem nieruchomości. Nie byłem w tym domu, ani nawet blisko niego, odkąd skończyłem 16 lat. Stał jak stara kobieta, popękany i przesączony smutkiem. Jakby wiedział, że jego koniec jest blisko. Byłem na miejscu wcześnie. Poszedłem chodnikiem do frontowych drzwi, nie zatrzymując się. Oczywiście ciężko było mi wrócić, ale miałem 6 lat, żeby rozmyślać i martwić się tym dniem, więc byłem przygotowany. Wsadziłem klucz, przekręciłem go i sięgnąłem do klamki. Styczniowa pogoda sprawiła, że była zimna w dotyku. I właśnie wtedy poczułem niemożliwe do opisania swędzenie. Swędzenie z tyłu mojej głowy. Czułem mrowienie w dłoniach. Nie byłem pewien, czy było to spowodowane zimnem, czy czymś innym. Mam udar mózgu, pomyślałem. Stałem bez ruchu. Nie mogłem się otrząsnąć. Czułem strach i stres. Udało mi się jednak jakoś otworzyć drzwi. I od tak swędzenie zniknęło. Wszedłem do środka. W środku domu było ciepło. Usłyszałem, że telewizor jest włączony. Usłyszałem szelest papieru, otwieranie szafek. Po mojej lewej stronie, w dużym pokoju, stała choinka. Swędzenie stopniowo wracało i zaczęło wspinać się wzdłuż mojego kręgosłupa w górę, znów w kierunku tyłu mojej głowy. Skonsternowany tym, czego byłem świadkiem, wykonałem kilka kroków do przodu. Przy każdym kroku czułem się, jakbym widział zmieniające się sceny w filmie. Prawie jakby to był film poklatkowy. Widziałem moją matkę, mojego ojca i siebie. Za każdym ruchem mojej nogi przemieszczaliśmy się po dużym pokoju, nosząc różne ubrania, starzejąc się. Wokół nas były różne pory dnia. Pory roku i lata mijały. Swędzenie nie słabło. Zacząłem iść szybciej przez mój dom, a swędzenie było coraz silniejsze. Na tyle mocne, że nie mogłem go znieść. Myślałem, że umieram i że życie przelatuje mi przed oczami. Wraz z tym, jak wzrastało tempo moich kroków, czułem się coraz bardziej bezradny. Tak, jakbym nie kontrolował własnego ciała. Byłem bombardowany wspomnieniami, zapachami i widokami. Czułem się, jakbym tracił rozum, jakby to był najgorszy trip po kwasie, jaki komukolwiek mógłby się przytrafić. Coś w mojej głowie mówiło mi, żebym szedł dalej, ale mój Boże, to cholerne swędzenie tylko narastało. Czułem się, jakby cholerne kosmiczne mrówki łaskotały mój mózg i jakby nie było dla mnie miejsca ani w rzeczywistości, ani we wszechświecie. I nie wiedziałem, gdzie w ogóle kurwa byłem, a to cholerne swędzenie dalej narastało i narastało. Czułem się, jakbym unosił się w powietrzu, a przy każdym kroku miałem wrażenie, jakbym pływał we własnych wspomnieniach, podczas gdy patrzyłem na siebie, jak odlatuję z ziemi, a potem z Drogi Mlecznej i tego wymiaru. Moja fizyczna postać znikła, a moje ciało było rozpostarte na cały wszechświat. Aż do momentu, w którym przestałem to czuć. Moje stopy dotykały podłogi. Po raz pierwszy od momentu, kiedy otworzyłem frontowe drzwi, poczułem się, jakbym twardo stąpał po ziemi. Czułem bezruch, ciszę i spokój. Momentalnie poczułem, że nie muszę już dalej iść. Odzyskałem zmysły. Stałem w kuchni i słyszałem dźwięk włączonej klimatyzacji. Widziałem butelki Smirnoffa rozrzucone na kuchennym blacie. Niektóre z nich spadły na podłogę. I zobaczyłem moją mamę, siedzącą w jedynym fotelu, który został w naszym salonie. Trzymała strzelbę. Starą strzelbę mojego taty. Była odwrócona do mnie plecami. Siedziała tak nieruchomo, że niemal przypominała rzeźbę.
Zastanawiałem się, czy czas się zatrzymał. Mamo? Powiedziałem przez zaciśnięte zęby, a moje oczy zaczęły łzawić. Mamo! Nie słyszała mnie. Albo udawała, że nie słyszy. Chwyciłem butelkę po wódce i rzuciłem nią o podłogę w nadziei, że zwrócę jej uwagę. Nic to nie dało. Nagle usłyszałem nikłe dźwięki wydobywające się z konsoli. Dochodziły ze strony drzwi do piwnicy. Odwróciłem się do mojej mamy plecami. Obracała wtedy lufę strzelby w swoim kierunku. Było mi niedobrze. Obróciłem się, wiedząc, że nie chcę zobaczyć jej nieuchronnego końca. Nie chcę tego zobaczyć. Nie chcę, żebym ja to zobaczył. Szybko skoczyłem w kierunku drzwi do piwnicy i zatrzasnąłem je. Chwyciłem półkę z książkami i przesunąłem ją na drzwi. Postawiłem małą barierę. Wybiegłem z domu tak szybko, jak tylko mogłem i zatrzasnąłem za sobą drzwi. Nie usłyszałem strzału. Nie usłyszałem żadnego dźwięku ze strony domu. Znów byłem w rzeczywistości. Zimne styczniowe powietrze smagało moje ciało ponownie. Stałem na zewnątrz przez jakiś czas, oszołomiony tym, co działo się przez ostatnie kilka minut. Pozwalałem tym wszystkim rzeczom dotrzeć do mojej świadomości. I ponownie łaskotanie powędrowało do mojej głowy. Tym razem nie było nieprzyjemne i rozkazujące jak poprzednio. Było niemal miłe w pewien sposób. Czułem przyjemne odrętwienie. Obróciłem się w stronę drzwi i znów je powoli otworzyłem. Ponownie poczułem ciepło dochodzące ze środka, ale teraz wewnątrz panowała ciemność. Ledwie widziałem małego chłopca, który schodził ze schodów i w pewnym momencie się zatrzymał. Powiedziałem mu jedyne słowo, które wtedy przyszło mi do głowy. Dzięki.